Witamy Państwa po przerwie. W naszym studiu mamy bardzo dużo gości. Witam serdecznie pana Włodzimierza Stasiaka, wiceprezes BGK Nieruchomości, pan Artur Kaźmierczak, grupa Mzuri i pan Piotr Hoffman, prezes zarządu HM Invest. Dzień dobry. Porozmawiamy na temat rajtów. Panowie, co to są rajty? Bo to jest słowo, które coraz częściej pojawia się publicznie, ale jeszcze dużo osób nie wie. Rajty zwane też REIT-ami, tak? Żeby odszyfrować, to jest skrót od angielskiego Real Estate Investment Trust. Czyli w takim luźnym tłumaczeniu są to jakby takie wehikuły wspólnego inwestowania w nieruchomości na wynajem. Dobrze. I ten instrumat jest teraz procedowany, jeśli tak, chodzi o kwestie prawne. Tak, on jest procedowany w tej chwili w Polsce. Koncepcja REIT-ów, czy REIT-ów, bo tak chyba w oryginale bardziej jest poprawnie, powstała no już ponad pół wieku temu, bo w latach 60. ubiegłego stulecia w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Staż REIT-ów w Europie też jest dość znaczny. Pierwszy w latach też 60., tylko pod koniec lat 60. powstała w Holandii, ale taki większy wykwit czy wybuch REIT-ów w Europie nastąpił no kilkanaście lat temu. Czymże są te REIT-y i dlaczego w ogóle powstały, o co chodzi w tych REIT-ach? Przede wszystkim REIT-y powstały z myślą o tym, żeby dać inwestorom, drobnym inwestorom, możliwość zrównać ich jak gdyby warunki, w tym w szczególności warunki podatkowe, i dać możliwość na takich samych zasadach inwestowania, jak mają możliwość inwestorzy duzi. Po pierwsze, jest problem, w przypadku małych inwestorów jest problem jakby bariery wejścia. Jeżeli ktoś chce zainwestować w nieruchomości, to musi posiadać znaczne zasoby pieniężne, jeżeli chce nabyć nieruchomość, jakiś istotny udział w tej nieruchomości. Natomiast REIT-y stwarzają możliwość nabycia poprzez jednostki uczestnictwa czy akcje, nabycia jakiejś części w większym portfelu, co też zmniejsza ryzyko koncentracji. Czyli potencjalny nabywca, który chce zainwestować w rynek nieruchomości, dzisiaj nie musi mieć setek tysięcy złotych, żeby kupić pierwsze mieszkanie. Nie musi mieć dziesiątków milionów złotych, żeby kupić jakiś biurowiec, czy dziesiątków milionów euro. Wystarczy, że ma kilkadziesiąt czy kilkaset złotych i za tą drobną kwotę już może poczynić pierwsze inwestycje. I właśnie w REIT-ach chodzi o to, żeby efektywnie z perspektywy ekonomicznej ta inwestycja dla niego oznaczała to samo, jak gdyby bezpośrednio nabył nieruchomość. Jest to problem tak zwanego podwójnego opodatkowania. Otóż jeżeli ktoś jest mniejszościowym, drobnym inwestorem, to wówczas płaci niejako dwa razy podatek, bo pierwszy raz podatek jest płacony przez spółkę celową, która jest właścicielem nieruchomości, a następnie jest płacony jako podatek od zysków kapitałowych przez udziałowca spółki, który czerpie korzyści. Koncepcja REIT-ów opiera się na tak zwanej transparentności podatkowej, czyli tak jakby tylko pośrednika w postaci podmiotu typu REIT nie było, czyli jest pojedyncze opodatkowanie, i to też zakłada projekt polskiej ustawy. No ale może dodajmy jeszcze, że tą jakby ceną za to pojedyncze opodatkowanie jest to, że REIT ma obowiązek lwią część zysków wygenerowanych w danym roku wypłacić w formie dywidendy. Tak? Nie może reinwestować, jedynie jakąś małą część. Większość musi być rozdystrybuowana pomiędzy udziałowcami. Ile procent mniej więcej? Według tych ostatnich założeń ustawowych to będzie 90%, które musi być rok do roku wypłacane w formie dywidendy. Ja może tutaj odniosę się do tej sytuacji, którą REIT-y mają wygenerować i stworzyć na rynku nieruchomości dla polskich graczy na rynku nieruchomości jako deweloperów i firm budowlanych, bo to może być bardzo istotny kolejny element takiego rozwoju rynku. Wchodzą coraz to nowe w tej chwili aspekty stymulujące rynek. Jest program Mieszkanie Plus. Tutaj pan prezes reprezentuje spółkę, która będzie wdrażała, wprowadza już ten program, realizuje. REIT-y wydaje mi się, że są modelem inwestowania w nieruchomości, który pozwoli uaktywnić, zaktywizować polski kapitał, który dzisiaj no, jest na lokatach, na bardzo takich konserwatywnych, mało wydajnych miejscach ulokowany, typu lokaty bankowe. Różne szacunki są, ale powiedzmy, że ostatnie dane Związku Banków Polskich mówią o ponad 700 miliardach złotych, które mamy ulokowane. Na bardzo niskim oprocentowaniu. Wyobraźmy sobie, że spółki rejtowe będą w stanie zaktywizować 5%.
1% tych środków. Już mamy ogromny zastrzyk do gospodarki, do rynku nieruchomości. Ten rynek nieruchomości komercyjnych dzisiaj zdominowany jest całkowicie przez obcy kapitał. Tutaj nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, że mówimy o skali 97-98% do 2-3%, czyli polski kapitał w obrocie na rynku nieruchomości komercyjnych reprezentowany jest dosłownie przez śladowy kilkuprocentowy udział. Takie zaktywizowanie pieniędzy polskich może te proporcje zmienić, a my jako deweloperzy widzimy szansę i miejsce dla nowych możliwości produkowania, realizowania naszych projektów, bo pojawią się gracze, czyli spółki rejtowe, które mogą od nas odbierać całościowe projekty w komercyjnym obszarze nieruchomości, ale oczywiście też w obszarze nieruchomości mieszkaniowych. Ja reprezentuję spółkę, która jest deweloperem mieszkaniowym. Rozwój rynku mieszkań na wynajem na pewno może dzięki rejtom też nabrać jeszcze szybkiego tutaj, szybkiego rozwoju, szybkiego tempa. Także takie budynki, które będą dostarczane przez nas jako deweloperów do spółek rejtowych, później komercjalizowane i wynajmowane, no mogą wspaniale wpisać się w strukturę nowego jakby budownictwa mieszkaniowego w Polsce. I zapewniać stabilny, bardzo stabilny dochód dla tym spółkom, a przez to też osobom, Polakom, którzy zainwestują. Panie pierwszy, powiedział pan 5%, to jest 35 miliardów złotych. No ja powiedziałem, że bardzo bym chciał, gdyby na przykład 35 miliardów złotych przekierowało się dzisiaj, co jest kwotą ogromną, a mogłoby bardzo szybko zaktywizować ten obszar rynku. I spółki rejtowe na całym świecie, tak jak pan prezes mówił, inwestują w wszelakie obszary nieruchomości. Można wymieniać szpitale, jakieś projekty infrastrukturalne, sieci przesyłowe, nawet więzienia, prawda? To są przeróżne obszary rynku nieruchomości, które przynoszą zysk. My popatrzmy w Polsce na takie bardziej jeszcze konserwatywne czy prostsze. Mamy hotele, mamy nieruchomości komercyjne klasyczne, czyli sieci handlowe, centra handlowe i oczywiście mieszkania. Tutaj spółka Mzuri właśnie zajmuje się komercjalizacją obiektów mieszkaniowych, wynajmem i docelowym zarządzaniem takimi obiektami, więc tutaj my jako deweloperzy też widzimy ogromną możliwość współpracy, bo nasze produkty byłyby z jednej strony odbierane przez spółkę rejtową, która ma kapitał pozyskany z indywidualnych inwestorów, którzy inwestują w rejt, a zyski z nieruchomości komercyjnych przez dobrze zarządzaną spółkę rejtową powinny być na poziomie od 5% wzwyż, czyli patrząc na dzisiejsze stopy procentowe, no to mówimy o 300% zwiększeniu potencjału każdej złotówki, jeżeli ona zostanie przekierowana z lokaty bankowej do spółki rejtowej i kwestia teraz profesjonalnego zarządzania tym produktem, prawda? Ważne, żeby sobie zadać pytanie, czym tak naprawdę, trochę podsumowując to, co tu koledzy powiedzieli, czym tak naprawdę REIT-y są, jaką szansę stwarzają na polskim rynku? Jeśli chodzi o powierzchnie komercyjne, o których była tutaj mowa, to przede wszystkim jest to szansa, jak ja to określam, tak zwanej rekonkwisty przez polski kapitał rynku polskiego. Jest to sytuacja zupełnie unikatowa, że nasz udział, jak pan tutaj prezes Hoffmann powiedział, i tak właśnie jest rzędu kilku drobnych procent, tak, na tym rynku komercyjnym. Przeciętnie kapitał krajowy w krajach Europy Zachodniej jest reprezentowany w około 50% na każdym z rynków, tak? Także widzimy, że tutaj jest niesamowita dysproporcja na niekorzyść polskich inwestorów na tym rynku. Natomiast jeżeli chodzi o rynek znów z kolei nieruchomości mieszkaniowych, to jest to rynek, który dopiero się tworzy, nieruchomości mieszkaniowych na wynajem, to jest rynek, który dopiero się tworzy. Wystarczy powiedzieć, że w komercyjnym obrocie jest jedynie jakby 5% mieszkań, to są mieszkania wynajmowane. Z drugiej strony mamy niesamowitą, olbrzymią lukę, jeśli chodzi o potrzeby mieszkaniowe między podażą i popytem. Ona jest szacowana nawet na poziomie około 3 milionów, jeśli uwzględnić te mieszkania, które są w Polsce substandardowe z perspektywy technicznej oceny. Także to jest szansa do tego, żeby zaktywizować kapitał, przekierować go właśnie na rozwój projektów, na realizację projektów budowy mieszkań na wynajem, zamknąć przy okazji lukę na rynku mieszkaniowym i stworzyć dla polskich inwestorów, w przyszłości emerytów, właśnie taką bezpieczną, relatywnie bezpieczną lokatę rentierską, tak? Używam świadomie tego określenia relatywnie bezpieczną, bo oczywiście trzeba uczciwie powiedzieć, że
inwestowanie w nieruchomości oczywiście obarczone jest mniejszym ryzykiem, ale nie jest pozbawione całkowicie ryzyka. Natomiast to, co było niedobre dotychczas w Polsce, to brak jakby tego instrumentu, który umożliwiał właśnie dywersyfikację inwestycji polskim inwestorom, również pod kątem... Z kapitałem, bo tutaj tak, również, to jest bardzo... Również pod kątem kumulacji oszczędności na potrzeby emerytalne. Ja bym chyba polemizował z tym, że ten rynek najmu mieszkań dopiero się tworzy, bo szacujemy, że w Polsce jest około 1 000 000 mieszkań na wynajem. To jest jednak liczba dosyć znacząca i pewnie prawie 2 miliony Polaków mieszka. Może wynikać z tego, że dużo osób wynajmuje w szarej strefie i te dwie liczby... To jest jakiś odsetek, ale nawet legalnie patrząc, to są już duże liczby. To oczywiście tworzy się instytucjonalny rynek najmu. Tak, całych dostarczonych budynków, które są w całości przeznaczone na wynajem i one mogą też zmienić. Poza tym tutaj jest jeszcze taka kwestia, że jeżeli mówimy o małej ilości mieszkań cały czas, o tych 3 milionach, czy nawet różne inne statystyki mówią jeszcze większej liczbie, bo nie tylko patrzymy na to, że mamy najniższą w Europie średnią ilości mieszkań na 1000 mieszkańców, to jesteśmy około 360 kilku mieszkań przy średniej europejskiej 450. To jest ogromny obszar do nadrobienia, ale mamy to, co tutaj panowie powiedzieli, bardzo dużo substancji mieszkaniowej, która dzisiaj nadaje się całkowicie do remontu, do wymiany. To już bardziej jest XIX-wieczny niż XXI-wieczny. Tak, nawet nie zdajemy sobie pewnie sprawy, jak dużo w Polsce jeszcze jest mieszkań, które nie mają dostępu do takich zupełnie podstawowych, dla większości standardowych rzeczy, jak bieżąca woda, kanalizacja, i to dalej są w kilku czy nawet kilkunastu procentach w niektórych regionach takiej ilości. Nawet do 20%. Tak, do 20%, tak. No, się okazuje, że co piąte mieszkanie jest pozbawione centralnego ogrzewania, co dziesiąte jest bez łazienki, i też jest jakiś drobny kilka procent nawet mieszkań bez bieżącej wody. Także sytuacja nie jest dobra. Ja w tym sensie mówiłem, że się tworzy w kategoriach względnych w porównaniu do tego, co obserwujemy w innych krajach europejskich, gdzie średnia w innych krajach jest powyżej 20%, a są kraje jak Niemcy czy Szwajcaria, gdzie ponad nawet 50% obywateli mieszka w mieszkaniach na wynajem, jednocześnie inwestując w mieszkania na wynajem, tak? Czyli, jako produkt inwestycyjny. I to właśnie rejty mogą udostępnić tutaj u nas. Można być oczywiście pośrednio, tak, właścicielem poprzez rity czy fundusze emerytalne, być właścicielem nieruchomości, w tym mieszkaniowych, i wcale w tych nieruchomościach nie mieszkać, tylko mieszkać w wynajętym mieszkaniu, co ma wiele zalet, ponieważ po pierwsze stwarza większą możliwość podążania za pracą w poszukiwaniu, czyli większą tak zwaną mobilność w poszukiwaniu pracy, to po pierwsze, a po drugie zauważmy, że jednak w cyklu życia człowieka czy życia rodziny te potrzeby mieszkaniowe się zmieniają. Na początek są niewielkie, prawda? W momencie, kiedy jest zakładana rodzina, pojawiają się kolejne dzieci, te potrzeby wzrastają, a później, kiedy dzieci opuszczają rodzinę, zakładają własne rodziny, te potrzeby znów jak gdyby wracają do tych niższych poziomów z początku jak gdyby życia. W związku z tym taka formuła korzystania z mieszkania na wynajem stwarza większą elastyczność reagowania na potrzeby. No bo dodajmy, bo sprzedawanie mieszkań i kupowanie mieszkań jest po prostu drogie. To są koszty związane z tą transakcją, które sprawiają, że być może lepiej jest po prostu wynająć, zmienić to mieszkanie, bo przy napadku najmu te koszty są dużo, dużo niższe. Dobrze, a jak to wszystko wpłynie na małe i średnie przedsiębiorstwo? Bo trochę to zaznaczyliśmy, ale może byśmy rozwinęli temat, bowiem rusza Mieszkanie Plus. To będą miliardy złotych, rity być może. Jest fenomenalnie olbrzymi w mojej ocenie, dlatego że w ogóle budownictwo jest tą dziedziną gospodarki, która jest bardzo powiązana z innymi branżami. Budownictwo jest takim zawsze, rozwój budownictwa jest zawsze takim swego rodzaju wodą na koło zamachowe, jak gdyby na młyn w postaci koła zamachowego całej gospodarki, tak? Powiązania międzygałęziowe są olbrzymie, jeśli chodzi o budownictwo. Eksperci Ernst & Young oceniają, że w przypadku rozwoju inwestycji w nieruchomości na poziomie 1 miliarda wpływy do budżetu z podatków
to 200 milionów złotych i 6 tysięcy nowych miejsc pracy. Wartość dodana 700 milionów. Także to pokazuje, że rzeczywiście jest olbrzymi potencjał drzemiący w rozwoju właśnie gospodarki dzięki inwestycjom nieruchomości. Tak, a w obszarze budownictwa i również w obszarze deweloperskiej działalności no, sporo jest firm, które właśnie powiedzmy są w kryteriach małych i średnich przedsiębiorstw. Tutaj budownictwo koło zamachowe gospodarki. Jeżeli dzisiaj w danych statystycznych GUS-u mamy, że to jest około, samo budownictwo bezpośrednio generuje około 7 do 8% PKB, ale jeżeli dodamy do tego produkcję związaną bezpośrednio wokół budownictwa, to już mamy 17-18%. No więc to jest ogromny element produktu krajowego brutto, który nas tutaj może przekierować na szybszy rozwój. Wracając do samej ustawy o rejtach, bo to o to ważne, ten ostatni projekt, panowie tutaj mówili o podatkach, ostatni projekt troszeczkę zmienia tą sytuację finalnego inwestora, czyli tego akcjonariusza indywidualnego Kowalskiego, który chce zainwestować w produkt inwestycyjny, jakim są spółki inwestujące w nieruchomości komercyjne do wynajmu, albowiem ten projekt zakłada zwolnienie z tak zwanego podatku Belki, czyli dywidenda nie byłaby opodatkowana. Podatek byłby rozliczany na poziomie spółki rejtowej. W tej chwili jest propozycja ministerstwa, że byłoby to 8,5% rozliczane z uzyskiwanych przez rejt przychodów, ale tylko te podatki były płacone od tych kwot, które szłyby na zarządzanie i na wypłaty dywidendy. No więc to jest kolejne narzędzie, które może zachęcić, takie narzędzie podatkowe, które może bardzo zachęcić do inwestowania w spółki typu REIT, a wracając już do mieszkań i do wpływu tych spółek na rozwój mieszkalnictwa w Polsce, no to my jako deweloperzy widzimy ogromne zapotrzebowanie na właśnie takie instytucjonalne projekty mieszkań na wynajem, bo to jest skala 5 czy może 7% dzisiaj z zasobów mieszkaniowych w całości Polski, które są w wynajmie. Ja zawsze chciałbym odnosić się do takiego rynku, jakim jest rynek Wielkiej Brytanii. Anglicy, tak jak Polacy, lubią nieruchomości, lubią w nie inwestować, lubią je kupować, sprzedawać, wynajmować. I tam dzisiaj jest to około 20-20%. To myślę, jest taki dobry model, do którego moglibyśmy próbować dojść. Po drugiej stronie są inne kraje europejskie, ale na razie spróbujmy zbudować ten rynek na takich poziomach i rejty mogą tutaj mieć też znaczący wpływ. A to jest kolejny odbiorca dla całej produkcji budowlanej. A rynek idzie w ogóle w tym kierunku, bo dane Eurostatu wskazują, że liczba Polaków, którzy mieszkają w wynajętych mieszkaniach, podwoiła się w ciągu 5 lat. Więc ten rynek rośnie bardzo szybko i to też sprawia, że potrzeba jest coraz więcej mieszkań na wynajem, w których ci ludzie młodzi, w szczególności młodzi, a nie tylko, będą mogli mieszkać. Tak, mamy ogromne potrzeby, jeśli chodzi o kwestie budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego, biurowców, to faktycznie. A wyobraźmy sobie przyszłość. Za chwilę Białoruś przejdzie zmiany polityczne, ekonomiczne, Ukraina jest w trakcie. Czy Polacy mogliby zarabiać pieniądze, budując nieruchomości u naszych wschodnich sąsiadów w perspektywie 10 lat? Może zanim do tego dojdziemy, to dodam, że dzisiaj już Polacy zarabiają wynajmując mieszkania Ukraińcom. Nie dalej niż wczoraj uczestniczyłem w Forum Rynku Nieruchomości w dyskusji właśnie dotyczącej Ukraińców i ich miejsca na rynku mieszkaniowym. W tej chwili 6% mieszkań, którymi zarządzamy, są wynajmowane przez Ukraińców. To już jest znacząca liczba. Myślę, że z czasem nasi sąsiedzi będą też kupować coraz więcej mieszkań u nas. No ale też oczywiście, tak jak pan redaktor zasugerował, nie ma przeciwwskazań ku temu, żebyśmy my też mogli zarabiać na mieszkaniach, czy to budując, czy zarządzając mieszkaniami na wschodzie. To jest ciekawy wątek, bo coś się okazuje, że Polacy są innowacyjni, są można powiedzieć ekspertami, jeśli chodzi o innowacyjne rozwiązania w budownictwie. My poszukując takich najbardziej efektywnych kosztowo rozwiązań, jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe w ramach programu Mieszkanie Plus, tej części komercyjnej, za której realizację jesteśmy odpowiedzialni. Przyglądamy się różnym innowacyjnym rozwiązaniom. Co się okazuje? Odkrywamy na przykład to,
że w Polsce jest kilka czy kilkanaście firm, które budują czy produkują elementy prefabrykowane do budowy domów, tylko uwaga, 100% ich produkcji trafia na eksport do takich, do krajów skandynawskich czy do Niemiec. Także, że już Polacy niejako na budownictwie zarabiają. Na eksporcie budownictwa, zarabiają. Niestety czas dobiegł końca, to chyba związane jest z tym, że jeśli chodzi o produkcję cementu i betonu, to najtaniej w Polsce jest produkować to i niestety też to oddaliśmy. Ale to jest wartością dodaną, bo to są elementy prefabrykowane, całe ściany czy elementy mieszkań, całe konstrukcje, z instalacjami. Tak, budynku. I potem montaż tego na budowie, gdzie są realizowane w Skandynawii, już jest prowadzony przez niewielkie ekipy w dużym tempie i praktycznie niezależnie od warunków atmosferycznych. Dziękuję panu za rozmowę, a państwu dziękuję za uwagę i zapraszam jutro o 22:10.